Wiesz, bardzo się zastanawiam to, co tutaj napisałeś, że jest wielu oszustów. Ja bym nie powiedział tak. Wiesz, bo to jest. Wiesz, kończy się kurs. I przystępuje się po tym kursie do uprawiania zawodu astrologa. W pewnym momencie tutaj na terenie Polski było chyba ze 12 szkół albo więcej szkół, które uczyły, to nazywano to licea czy technika, to, czy studium psychotroniczne. Oto różnie, czy szkoły psychotroniczne. Nawet niektóre dawały tytuł magistra. Oczywiście nie. I tacy magistrzy potem na rynku znaleźli się. No, otrzymywali te dyplomy z dwóch szkół, jakby ze szkoły amerykańskiej, ze szkoły rosyjskiej. Faktycznie w Rosji są takie uczelnie. I w rzeczywistości w Szwajcarii jest taka uczelnia, w Anglii jest chyba, są dwie albo trzy uczelnie, we Francji jest taka uczelnia, w Polsce, no tak jak powiedziałem, to 12, nie wszystkie wydawały to, tylko jedna. I w Stanach no też. I najważniejsza taka uczelnia jest w Indiach. Tylko że ta w Indiach trwa 25 lat nauka. I wychodzi z tego astrolog. Tylko że ci astrolodzy, no, nie ma Hindusa, który by nie miał kosmogramu. Od tego trzeba zacząć. Kiedy się rodzi, kiedy idzie się do świątyni i w tej świątyni pracują ci astrolodzy i kiedy małżeństwo ma być? A dziecko się dopiero co urodziło, żeby znaleźć żonę. Dlatego tam 6-letnie dzieci na przykład już się łączy. I są to bardzo szczęśliwe małżeństwa. Zresztą 70% nas pochodzi z takich małżeństw. Przypomnijmy sobie, były swatki i w wieku 12, 13, 14 lat już wychodziły dziewczyny za mąż. Ja mówię tutaj o czasach, no tak zwanych, co się mówiło, że dziesięcina była, tak? No nie za bardzo, no jeszcze za czasów naszych prapradziadków. Tak. Dziewczyna kończyła szkołę podstawową i wychodziła za mąż. A szkoła podstawowa w którym wieku się? 8 lat? 2,5 roku trwała szkoła. 3 lata góra. No dobrze, niech 4 trwało, bo rok nie zdała. No, moja babcia w takiej szkole uczyła. 3-letniej. 3 lata uczono. I znano perfekcyjnie język niemiecki, perfekcyjnie polski i perfekcyjnie rosyjski, bo były zabory. I nie robiono błędów. I wiadomo było, gdzie była Mandżuria i wiadomo ile. A dzisiaj się pyta, gdzie jest Warszawa? On patrzy się, bo on z Kielc. On nie wie. Albo pyta się, co jest stolicą na przykład chociażby Stanów Zjednoczonych. No przecież nie Nowy Jork. A już o Szwajcarii nie rozmawiajmy. O Paryżu? Jakiego kraju jest? Chyba Brukseli. Paryż to stolica Brukseli. Matura to bzdura. Kłania się wam. Czy możecie pooglądać? Nic zdrożnego. Fantazja. Po prostu fantazja. Ktoś wpadł na genialny pomysł. No i mamy ten problem. I teraz co do oszustów. Teraz jest kwadrans po 10, No. dnia 19 października 2018 roku. Dziękuję bardzo, gaduło, wstrętna gaduła. I teraz te osoby kończą taki kurs i już przystępują. W dodatku ja sam prowadziłem taki kurs zawodowy dla bioenergoterapeutów i kończyły osoby. Czy otworzyły? Akurat nie. Nie, ale są bardzo dobre, ale ten kurs trwał rok.
rok, w miesiącu dwa razy, nawet trzy razy w miesiącu, żeśmy się spotykali. Dokładnie co 2 tygodnie. Bez względu na to, czy były święta, czy nie były święta, urlop, nie urlop, co 2 tygodnie żeśmy się spotkali i te spotkania trwały no, długo, czasami 4, czasami 6, czasami 8 godzin. Dopóki nie nauczyłem danego tematu, nie wyszła taka osoba. Ona musiała dokładnie znać ten temat. Kiedy one nie pokazały dziewczyny, ile materiału przerobiliśmy, była taka potężna siatka, taki worek, taki kseropapier. One rysowały, czy tam coś, czy zapisywały te notatki. To było ileś brulionów. Ja nagrywam wszystkie na dyktafon, ale oprócz tego one zapisywały. I na przykład chociażby tutaj była wielką satysfakcją, było to, że Krysia, jak byliśmy na zjeździe astrologów, siedziała koło, ja usiadłem koło niej i ona złapała mnie za rękę i mówię, Ryszard, bardzo ci dziękuję za to. Ja wiem, o czym oni mówią wszyscy. Nie było tematu na tym zjeździe, ogromnym zjeździe tutaj psa, żeby ona nie wiedziała, o czym jest rozmowa. Astrologia jest ogromną wiedzą. Tam było i pan Piotrowski, i potem jeszcze przecież tam dziewczyny wypowiadały się. Zylbertal był jeszcze już świętej pamięci. Potem tutaj no, mnóstwo osób wypowiadało się. Chociaż na pierwszym zjeździe nie było Leona Zawadzkiego, był staśmy. Na drugi to był, nie, czy to był pierwszy, czy drugi, bo był w Izraelu wtedy z taką pielgrzymką astrologiczną, o, żeby było tak powiedzieć. Zresztą o tym też rozmawiałem tutaj na trzecim czy na czwartym zjeździe. Rozmawialiśmy chwilę, to było tutaj Zawisłą była taka hala wynajęta. Zresztą troszeczkę dziwnie to wyglądało. I rozmawialiśmy na ten temat. Potem, no, ja już nie mówię o profesorze Leszku Weresie, ale jeszcze wielu, wielu astrologów wtedy występowało i każdy ma inne podejście, każdy ma inne słownictwo. Wszystkie te elementy były przez ten rok omawiane. To było przeciętnie, ja robiłem 12 punktów na każdej lekcji. 12 punktów. Co to jest punkt? No na przykład chociażby koniunkcja, potem na przykład opozycja, tak? Czyli 12 takich punktów, czyli wszystkie aspekty były robione w ciągu, przypuśćmy, jednej lekcji. Czyli 8 godzin. Czy godzinę poświęcałem na jeden aspekt. Te aspekty się powtarzają, oczywiście, że tak, że to się wszystko potem powtarza, czyli aspekt jest prowadzony, jeden aspekt był prowadzony przez miesiąc, czyli 12 miesięcy i 12 tam, tak? Bo niektóre rzeczy nie, no dlatego, że no, trzeba się z książek też uczyć. Tranzyty na przykład no, trzeba z książek uczyć. Ja pokazuję tylko podstawowe, ale na przykład mieliśmy wszystkie ciężkie aspekty, pamiętam dokładnie. Znaczy pamiętam. To jest zasada u mnie. To wszystkie aspekty, na przykład chociażby, i one były już robione na przykład na tablicach historycznych. Aspekty planet ciężkich ja osobiście robię na tablicach historycznych. I to nie ma gadania, więc taka osoba dla mnie jest wykształcona, jeżeli ona chodzi tylko sobie tam do jakiegoś studium. I tam wykładają nauczyciele, zresztą może nie przyjść, może przeoczyć, a nie ma w astrologii, że przeoczy. Jeżeli zachorowała ta osoba, to musi mieć odrobione te lekcje w jakimś innym momencie. Dlatego, że nie ma mowy o
nie przerobienia jakiegoś materiału, bo nie pójdzie do przodu. Jeżeli nie będzie wiedziała, co to jest retrogradacja, automatycznie nie będzie wiedziała, co to jest historia. Teraz, jak porównać retrogradację, na przykład chociażby z historią? W retrogradacji planety inaczej się zachowują, a mogą wypaść w datach te właśnie retrogradacje. To nie tylko to, ale chociażby pojęcie Księżyca Saturna, kiedy one są jakby równoległe do siebie, są zawsze w opozycji, ponieważ są w opozycji. A dlaczego one mają ten sam wpływ na nasze życie? To już zagadka dla tych, którzy coś kumają z tej astrologii. To jest od groma materiału, także wiesz, tutaj, jeżeli chodzi. A teraz następna sprawa, że osoby, które zajmują się astrologią, to są bardzo młode osoby. Bardzo często są to ludzie, którzy mają 30 lat, bo on przeczytał 4 książki, on już jest wielki, on odpowiada na każdy temat. Są takie automaty tak zwane. Przeczyta i tak, tutaj nie wyszło mu, tam mu nie wyszło, no i się zajął astrologią. Ale tą astrologię na jakimś większym problemie, ciekaw jestem, czy odpowie. Kiedyś była taka dziewczyna na targach, ona się ustawiła, astrolog zaprasza, to tam nawet ludzi przyszło. I ja wpływ różnicy Marsa do Plutona. I ona się patrzyła na mnie i jej wytłumaczyłem konkretnie. Dlaczego? Dlatego, że u tego klienta, którego ona robiła, był ten problem. Tylko spojrzawszy na kosmogram. I wytłumaczyłem pomału. Mówi, dlaczego koleżanka nie powiedziała o wpływie tutaj, tych dwóch planet. Przecież te dwie planety rządziły tym całym kosmogramem. Pokazałem jej liniowo, bo już nie chciałem na kole, bo po co na kole? Na liniowym. A dlaczego na liniowym? Dlatego, że z boku stał facet, który świetnie znał astrologię liniową, którą astrologię liniową właściwie przed wojną wykładano. Jeszcze za czasów Pręgla. A ponieważ wiedziałem, że może się wtrącić, więc specjalnie zrobiłem tą liniową. Żeby się nie wtrącał, żeby przytakiwał, żeby ewentualnie dopomógł mnie jako osoba z zewnątrz. Bo teraz to jest najważniejsze, że jak cokolwiek przekazuje się, to te osoby, które są z zewnątrz, trzeba złapać, jakim językiem ona mówi astrologicznie i mówić tym samym językiem, żeby ją wciągnąć w dyskusję. To jest największy problem. Kiedy ja jestem z moimi przyjaciółmi z astrologii, z którymi się uczyłem, to nie ma problemu. Ja mówię tym samym językiem, to może troszeczkę bardziej płynnym, no bo więcej pracuję w astrologii. Ale ci, którzy pracują, to żebym zostawił w punkcie i tylko pokazał palcem, to on usiądzie i dalej mówi. I mówi tym samym językiem, co ja. Może troszeczkę inna kolorystyka jest, inne barwy stosuje. Ale tutaj, jeżeli osoba na przykład jest z wystarczy, że ktoś powie kilka słów. Ja już wiem, od kogo jest nauczyciel, kto był jego nauczycielem. Rzadko, ja tutaj kilka rzeczy na blogu u siebie, tazborowicki.net, nie skonfrontowałem z te osoby. Może bały się mówić. To była akurat dziewczyna z Poznania. Ja podejrzewam, że ona była od Piotra, który odszedł, ale nie zapytałem się. Potem była też jakaś dziewczyna z Bydgoszczy, która się zapytała, której się nie dowiedziałem się skąd. Od kogo była, bo na pewno nie była od nas. Nie była od profesora Leszka Weresa, bo miała pytania dziwne. Ja nie za bardzo znam Bydgoszczy, kto tam może uczyć. Akurat nie wiem, nie wiem. Bo w Gdańsku wiem, oczywiście w Toruniu wiem, kto uczy. W Poznaniu oczywiście, że wiem. W Krakowie też wiem, kto uczy. We Wrocławiu też wiem, kto uczy. W Warszawie też wiem, kto uczy. I wiem, jeżeli osoba jest dobrze nauczona, nie popełnia błędów.
Nie ma takiej możliwości, ponieważ w astrologii nie ma możliwości popełnienia błędu, jeżeli ktoś umie. Jeżeli astrologia, kto weryfikuje? Wy weryfikujecie. No nikt inny. Jakby tutaj, przecież ja miałem taką sytuację tutaj, miałem akurat w cechu rzemiosł wykład. Jeden z astrologów się znalazł, który nie wiem skąd on się wziął, nieważne. Jak tylko wpiszecie astrolog, od razu on się pokazuje jako pierwszy. Miał kilkanaście nawet wykładów takich, tych publicznych w tym na spotkaniach tych w PSIE. I ponieważ ja mówiłem o cyklu Jonasa i ten cykl Jonasa, ja mówię, ale proszę pana, wcale tak nie jest, bo jest tak i tak. Ja mówię, no tak, a czy kolega się orientuje, kiedy jest chłopiec, kiedy dziewczynka? I usiadł. Dlaczego tak powiedziałem? Specjalnie tak powiedziałem, bo wiedziałem, że ci, którzy będą, to u uczniów moich sprostowałem i wytłumaczyłem, dlaczego powiedziałem tak. Dlatego, że on był i jeszcze była jedna dziewczyna. Dlaczego mam ich uczyć na wykładzie? Dobrze, że on się odezwał. W porządku. Czy on dobrze powiedział? Nie, on w ogóle nie zna tego cyklu Jonasa. Ten cykl, który, o co chodzi? Cykl Jonasa to jest cykl, kiedy kobieta miesiączkuje i kiedy jest okres zapłodnienia, kiedy można wyliczyć okres, kiedy jest jajeczkowanie. Oczywiście i wtedy jest szybsze zapłodnienie. W każdym programie to jest. W każdym programie astrologicznym. I jaki by nie był. Wszyscy się znają na tym. Tylko proszę mi pokazać chociaż trzy osoby, które zaszły dzięki cyklowi Jonasa. Ja o tym mówiłem. Wyjeżdżając od pewnej dziewczyny, która mieszka dokładnie w Paryżu, powiedziała mi, że uważaj, w tych dniach zajdziesz w ciążę. Ona mówi, nie, niemożliwe. Dlatego, że ja brałam tabletki i jak się bierze tabletki, to 2 tygodnie one jeszcze działają. A ja skończyłam wczoraj czy przedwczoraj, nieważne w jakimś terminie. Ja mówię, nie wierzę w to. 2 tygodnie później zadzwoniła do mnie, że jest w ciąży. Trzeba umieć tego obliczyć. To była interpretacja moja, bo wychodziłem i ona powiedziała, że partner do niej przyjeżdża. W tym momencie, kiedy ja wychodziłem i po prostu pamiętając jej kosmogram, a ponieważ robiłem ten kosmogram od godziny 10 rano, a wyszedłem od niej o godzinie 7 wieczorem chyba, czy nawet później. Był już wieczór, a byłem o 10 rano dokładnie. Bo tyle trwa kosmogram. Prawidłowo kosmogram. Zresztą ja już nie robię takich kosmogramów tak, w ten sposób. Po prostu nie mam czasu na to. Bo do takiego kosmogramu trzeba się przynajmniej tydzień przygotowywać. Nie ma kosmogramu ad hoc. Ja robię oczywiście ad hoc takie, tutaj będę robił, za chwilę będę robił takie. Ale to są interwencje po prostu astrologiczne. I oczywiście, że będę je robił tutaj, ale na kosmogramy prawidłowe umawiam się z klientem zupełnie poza. I tak to wygląda. Także nie ma mowy inaczej. Dobrze, to tyle na razie. I zapraszam oczywiście na dalszy ciąg. A tak jak tu mówisz o tych oszustach, no po prostu niedouczone osoby. A jeżeli ktoś się podaje, no to możecie obejrzeć cały vlog mój. I tutaj. Teraz jest w 10:30 dnia 19 października 2018 roku. Niech sobie gada. I możecie zweryfikować astrologa po tym, co tutaj mówię. Możecie, bo nauczycie się pewnej interpretacji. A w dodatku macie jeszcze jakieś słownictwa, tutaj czasami stosuję jakieś sposoby. Już.
Niech się wytłumaczy. Trzymajcie się, łapkujcie, to znaczy, że łapki w górę, czy tam łapki w dół, jak wam pasuje. Wolałbym łapę w dół nie otrzymywać, ale cóż, komuś się to może nie podobać. Oczywiście przeciwnikom. Ale jak już są przeciwnikami, niech się przyznają, niech nie napiszą, dlaczego łapka w dół. Jak już chcesz postawić tą łapkę w dół. Jak łapkę w górę, bardzo serdecznie dziękuję, ale bardzo chętnie cokolwiek napisać, chociaż kilka słów, a już najbardziej jakieś sytuacje po prostu, które z tych sytuacjach niedawno dziewczyna do mnie dzwoniła, że miała z takim astrologiem i słuchałem, po prostu nie wierzyłem, że mógł to powiedzieć. Kto? Dowiem się. Jak tylko się dowiem, opowiem. A jak tylko, słuchajcie, ale ja miałem z wieloma bardzo dobrymi astrologami, powiedzmy, że wziętymi astrologami do czynienia. I ja jednemu się dziwię, że w gruncie rzeczy na rynku chyba jest tylko dwóch albo trzech astrologów, którzy robią blog. Vlog. Pisać to każdy potrafi, bo biblioteka jest potężna u mnie astrologiczna i kopiuj wklej można robić. Można wpisywać różne rzeczy. Można tak manewrować słowami, że zawsze będą do was pasować. Ale czasami, jak mówię, osoby nie wierzą, że to są one, a jednak są osoby dopiero po czasie. Dlatego też skończyłem z tymi kosmogramami w ciągu jednego dnia. Dlatego, że osoba musi się nauczyć siebie. Ponieważ nie wierzymy. Kiedy ja po raz pierwszy usiadłem do swojego kosmogramu, po prostu nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że to ja jestem. Zupełnie inne wyobrażenie o sobie miałem. Mało tego, nie miałem z kim skonfrontować. Z kim miałem skonfrontować? Ze swoją partnerką? Nie ma mowy. Nie będzie wiedziała o niektórych tajemnicach. Ze swoją mamą? Właśnie skonfrontowałem. Była to najbardziej nieprzyjemna rozmowa, jaka mogła być kiedykolwiek pomiędzy synem a matką. Ponieważ musiałem się dowiedzieć o swoim, skąd się wziąłem, co ja tu robię na tym świecie i dlaczego. To było bardzo nieprzyjemne. Ale przynajmniej dla mnie, ustawiające mnie mocno na tej ziemi, że wiem, że ze mną po prostu się nie wygra. To nie o walkę chodzi tą, tylko to, że wiem, że stoję na ziemi, że nikt mną nie będzie pomiatał, że nikt nie będzie mną rządził. To dała mi astrologia. I jestem pewien, co ja robię tu, po co jestem tutaj i dlaczego. Dlatego też powstał ten blog. Po to, żeby was umocnić, żebyście wiedzieli, po co istniejecie. Żeby wam prosto prawdę powiedzieć prosto w oczy. A prawda prosto w oczy, oczywiście, że możecie przeczytać. Tylko przeczytacie to, co chcecie. A rozmowa, czy film, czy to, co ja tutaj opowiadam, to jeszcze nie jest kosmogram. Kosmogram jest wtedy, kiedy słyszysz o sobie. A to, co mówię tutaj, składamy się z 12 znaków, a nie jednego. I te 12 znaków przytłacza nas, tylko w odpowiedni sposób. To jest podstawa. Rozgadałem się strasznie i znowu zaraz powiem, że która to godzina. No popatrz, no, tylko na tyle i tyle gadania. No. Jestem nieznośny. Sam sobie dam jak Hermaszewski w kosmosie. Nie rusz, nie dotykaj. Taka jest prawda. Czy to był astronauta, czy kosmonauta? Może ktoś odpowie. Trzymajcie się, powodzenia. I te łapki. Tylko w górę. Nie, które? Powodzenia. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I za wpisy również. I za subskrypcję tak samo.